Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko. I kolejny odcinek The Thailand. Dzisiaj nasza misja polega na... Oczywiście, nazwa, bak pełen nadziei, jest to zadanie poboczne i polega ono na znalezieniu dwóch kanistrów paliwa i dostarczenie je... Harlanowi. Kurwa, co to za imię? Do tego typa, gdzie ostatnio... mu pomagaliśmy. Przeszukamy Ognisty. sobie tutaj jeszcze. W kiblu pewnie gówno będzie. A jednak nie. Widzimy sobie tędy. Dobra, tu możemy sobie naprawić rzeczy. O, drzwi do wyważenia. Dobra, wbiliśmy. Na ogród. A tutaj gówno jest. Nic tu nie ma, jeszcze torba. Nie chcę tego. Alkohol, dobra, mamy już cel misji, więc teraz tylko znaleźć samochód i ruszamy w drogę. Lecz z samochodem będzie trochę ciężej. No niestety musimy tyrać z buta. Przejdziemy sobie na skróty. Ktoś mi zajebał mojego łazarza. Dobra, przeszliśmy niepostrzeżenie. Czy u was w ogóle też jest ta kopalnia jak u mnie? U mnie jest strasznie gorąco. O, no kurde. Przed tym nie uciekniemy. Dobra, leży z odciętą ręką. I przypominam wam, że moim celem na rok 2018 jest osiągnięcie 5000 wyświetleń łącznych, nie danego filmiku, łącznych wyświetleń, więc proszę, żebyście mi pomogli. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie to osiągnąć. Ja dostarczam filmy, wy dostarczacie wyświetlenia. Proste jak budowa cepa. Kurde. Taki kawał tyrać z buta. W sumie większe w pracy kiedyś robiłem, więc easy. 15% gry za nami. Jak patrzę na mój notatnik, to no... To jest ostatni... Znaczy ostatni, 18 chciałem powiedzieć, a nie ostatni. Bo gdzie tam ostatni odcinek z The Thailand? Nie no ludzie, tutaj jest tyle zadań, po prostu... A przypomnę, że w niektórych odcinkach kręciłem po 4 misje. Niechcący, bo niechcący, ale kręciłem 4 misje. Plus... czy dwie nawet, to już w sumie nie pamiętam, kiedy to było. Oni się nigdy nie nauczą. Buraki. Dobra, tutaj tylko skminić samochód. O, może taksi nas podrzuci? O, tam widzę jakiś samochód. Ale do tego się chyba nie dostaniemy. Poszedł! O kurde, palę się, palę się. Aha, tu będziemy też musieli coś wyłączyć. Ale na razie na tym się nie będę skupiał. Będę skupiał się na tym, żeby znaleźć samochód. I dostać... Wow! Wow! Tego jeszcze nie widziałem w tej grze. Więc to mnie zaskoczyło. Tylko tutaj nie widzę samochodu. Może tam w hangarze będzie jakiś? A z buta mi się z tym tyrać nie chce. Mam oczywiście zbira. Dobra, coś mu odciąłem. Tam możemy mieć samochód, ale pewnie też nie jestem. Wow. Jeden strzał, prawie połowa HP.
Prościej byłoby, gdybym miał tu samochód. Dobra, biegnie. Czemu mu tak nie mogę zrobić? No to pięknie. Zapowiada się ciekawie. No to nie było rozsądne z mojej strony. I zapewne będę musiał tam tyrać. O nie, dobra. Wyrespiłem się blisko. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jaki poszarpany. Kurde. Z nim będę miał teraz ciężko. No, użyłbym furii, ale no szkoda mi jej marnować na jednego zbira. Poczekam, aż się wyszaleje. Ale on jakiś uparty jest. Dobra, zmieńmy sobie broń może. Tak będzie chyba najlepiej. Nie trafiłem. Dobra. Leży gnój. Oczywiście on kasy nie miał, nie? A mi 10 tysięcy skroiło. Przebiegniemy bokiem. Tutaj też samochodu żadnego nie widzę. Dobra, mamy chyba samochód. Tak, mamy. Dobra. Profilaktycznie odcięcie głowy. Mamy samochód, więc teraz będziemy musieli tylko... Wow, co to było? Gdzie jesteś? Głowę chcę mu odciąć. Rękę mu odciąłem, dobra. Też może być. Teraz gdzie są te kanistry? Dobra, mamy jeden pełny. Tylko że... Kurde, wada jest taka, że nie umie z tym biec. Ale najważniejsze, że mamy już samochód, tak? Mamy naszego łazarza. Teraz musimy niestety wejść do samochodu. Nie, nie tędy. Dobra, niestety będziemy musieli trochę powalczyć. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Dobra, leżą. Gdzieś tu jeszcze będą zbiorniki. A, jeszcze ten. Dawaj mi zbiornik. Reszta mnie nie interere. Dobrze, że mamy chociaż tu latarkę, nie? Choć powiem wam, że ostatnio przeszedłem Outlasta jedynkę i dodatek do tej gry. I no kurde, z latarkami w grach mam teraz... No takie troszkę... Znaczy z latarkami, bardziej tam był noktowizor. Ale no też to służyło jako latarka, więc... Mam nieciekawe przejścia z tym. Z drogiej! Mama nie nauczyła, że po ulicy się nie chodzi?
Dobra, nie jedziemy. Jesteśmy prawie na miejscu. Zbiję szybkę. Ładnie zaparkujemy, żeby mieć jak najbliżej. Dobra, nie idą za nami. Mamy jeden. Jeden kanister. I idziemy po drugi. Dobra, mamy drugi. Naprawimy sobie przy okazji broń i będę kończył ten odcinek. Dobra, mamy jeszcze z tym typem pogadać. Dobra, dawaj pieniądze. Aha, jeszcze będziemy musieli mu pomóc. Aha. Czyli to będzie takie... Kilku butelek potrzebujesz? Ja mam dwie, on potrzebuje trzy. Dobra. No tu masz jedną, ej. O, już nie masz. Dobra, naprawimy sobie to bronię. No, prawie 100 tysięcy mam to. Wszystko easy. Wszystko pięknie, ładnie, fajnie to wygląda. Zamkniemy tu sobie. Tutaj mam takiego checkpointa. Więc wskoczymy sobie na łóżko. Co? Tutaj masz pewnie pornusy jakieś. No skąd ja to wiedziałem, no. Dobra, więc jeżeli chcecie wspierać mnie w tym, co robię i chcecie, żebym nagrywał w końcu te filmiki plenerowe, bo wiadomo, ja na to wszystko wykładam ze swoich pieniędzy. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał te filmiki plenerowe z Serious Sama, możecie wpłacać pieniądze na mojego Patronite'a. Będziecie mieć link w opisie. Tak samo zapraszam was do wspierania mnie na moim fanpage'u na Facebooku, zarówno jak i Twitterze. Pod nazwą RyokoLife. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć, za niedługo prawdopodobnie trafię do szpitala, mam operację na 25 września, ale mogę trafić wcześniej. Niestety przepuklina mi wychodzi. Tak się ciężko przepracowałem, że no niestety kiedyś musiała wyjść, tak? Więc przez 2 tygodnie prawdopodobnie mogę leżeć w szpitalu i przez 2 tygodnie nie będzie żadnego filmiku, ale później będę siedział na L4 i to odrobię. Więc... zobaczymy jeszcze jak to będzie w sumie. Trochę się tej operacji boję, ale no mam nadzieję, że będzie dobrze i wszystko wyjdzie w porządku. Coś chciałem wam jeszcze powiedzieć w ogóle, ale nie pamiętam co. Jeżeli mi się przypomni, zaprzę to oczywiście na moim fanpage'u na Facebooku, bo na Twitterze wrzucałem tylko filmiki. To jest taki mniejszy fanpage. Ale na Facebooku siedzę no praktycznie codziennie. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, chcecie ze mną zagrać w jakąś grę, którą widzieliście u mnie na live'ie, bądź jak nagrywałem serię, serdecznie zapraszam do pisania. Na pewno wam odpiszę, nie oleję was. A teraz żegnam się z wami, życzę wam miłego poniedziałku, reszty poniedziałku, bo już jest godzina, no... zaraz wam powiem, jest dokładnie 18:14, więc jeszcze wszystko przed wami, cały wieczór wasz, niektórzy pewnie idą do pracy, więc żegnam się z wami, tym akcentem kończymy ten odcinek i zapraszam do kolejnych, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to jest wielka motywacja dla mnie, żebym tak i jeszcze jeden nagrał, a i tak nagram, więc co tam, nie? Więc trzymajcie się serdecznie, cześć!